Tym razem kuchenne rewolucje zawitały do przepięknego Torunia, gdzie znajduje się bistro Podniebienie. To właśnie tutaj pani Magda Gessler przeprowadziła rewolucję. A czy okazała się ona sukcesem? Przekonajmy się! Wylądowaliśmy w bistro Podniebienie w Toruniu i powiem wam tak. Jest mega klimatycznie. Znajdujemy się na terenie właśnie toruńskiego aeroklubu Pomorski, jeżeli mnie pamięć nie myli. I tu faktycznie wszystko jest właśnie w klimacie tu tego aeroklubu. Nie wiedziałem, jakiego menu się tu spodziewać, bo nie sprawdziliśmy go wcześniej. Jest taki trochę, powiem wam, mix, bo i tak jest troszeczkę coś z kuchni włoskiej, jak sałatka a la caprese. Jest tutaj gulasz wieprzowy, placek po węgiersku, z tym gulaszem właśnie takim, którym będziemy mieć. Ale i właśnie jest duża oferta zup, pierogi są ukraińskie, czy tatar wołowy, generalnie taki to sałatka Cezar, więc taki troszkę mix. My jeszcze będziemy mieli krewetki, tak więc no, jak widzicie, kuchnia jest dosyć różnorodna. Ciekawostką są bilety w różnych klasach podróży wprowadzone przez panią Magdę. Mamy do wyboru klasę ekonomiczną, pierwszą, jak i klasę biznes. Są to zestawy degustacyjne, przystawek z zupą i drugim daniem. My wybraliśmy klasę ekonomiczną, która kosztowała nas 89 zł. Dostaliśmy w niej na przystawkę krewetki w sosie rosę, sałatkę chmura z burakiem i musem z koziego sera w sosie vinaigrette, do tego zupa krem z białych warzyw i gulasz z kaszą pęczak. Dobraliśmy do tego jeszcze trzy inne zupy, bo naprawdę wybór zup jest tutaj ogromny. Dobraliśmy soliankę, czyli to jest taka ukraińska zupa, naprawdę mocno mięsna. Dobraliśmy jeszcze żurek, który został polecony, i krem pomidorowy, który spotkamy w klasie biznes. Jeszcze oprócz tego jest barszcz ukraiński, zupa pieczarkowa i zupa łososiowa. Naprawdę tych zup jest dużo w menu, ale to dlatego, że tutaj chyba pani, która jest właścicielką, pochodzi z Ukrainy, a tam też jest kultura jedzenia zup taka bogata, jak i w Polsce. Dobra, to nasz bilecik na klasę ekonomiczną doleciał. I spójrzcie, tutaj mamy początek nasz, czyli tak, to jest krewetka właśnie w sosie rosę i mamy tutaj trzy sztuki. Generalnie są trzy sztuki w tej klasie ekonomicznej, bo to jest taka wersja degustacyjna. Natomiast też jest w menu opcja zamówienia po prostu sobie tych krewetek w sosie rosę, tylko tam już jest 6 sztuk i one kosztują wtedy 28 zł. Natomiast tutaj mamy sałatkę chmurę, która też jest w wersji takiej właśnie pomniejszonej, degustacyjnej. Jest również dostępna dużo większa, gdzie tam chyba właśnie 3 razy większa, jeżeli dobrze słyszałem. Kosztuje wtedy 28 zł również. Brumel, z czym ci się kojarzy kolor tego rosę? Majoneczupowo, co? No, czyli ketchup majonez tak troszkę. Zobaczymy. Mięsista, duża krewetka, ale chrupie fajnie, fajna panierka. To panierkę, ona ma taka, jest jak masz do ryby sobie pójdziesz do smażalni. Wiesz co chodzi? To jest taka panierka tutaj. I czujesz taki trochę vibe takiej ryby, jakbyś jadł w smażalni takiej. Ale fajna jest. Masz naprawdę dużo mięsa w tej krewetce. A sos? Tak, majoneczupowy taki, ten rosé. Ale to jest smaczne. 6 sztuk za 28 zł. Jak za krewetkę, to jest ok. Na starcik. Naprawdę bardzo fajny secik. No to wróbel, smacznego. Muszę... Kto wymyślił krewetki? Za mamusię. Smak spoko, ale... No, ja nie przepadam za tą konsystencją krewetki. No dobra, skoro wróbel nie lubi, to przeszliśmy do sałatki. Po całości szemrać, nie? Ty w ogóle jesteś fanem koziego sera? Tak, ogromnym. A ty? Kiedyś nie lubiłem, trochę mi przechodzi, jest okej. Fajne, orzeźwiające. Moim zdaniem lepsze od krewetek, no ale to... To jest spoko. Proszę pana, pan wie, jak się recenzuje taką sałatkę. Mamy tak, mini buraczka, do którego idealnie pasuje sos vinaigre, który jest tutaj właśnie w tej sałatce. I jeszcze do tego mamy mus z koziego sera, a burak i kozi ser. Poezja. Też tak ci smakowało? Nie, to było naprawdę smaczne. Jest słodki, jest kwaśny. Kwaśny z winegretu, słodki z buraczka i właśnie kozi ser, który to tak... Otula. Wyważa, no tu, o dobrze, chmurka, a taka chmurka, pieszek. No burak, sos winegret, kozi ser, hello. Nie wiem, co
co musiałoby się stać, żeby to nie pasowało. Po prostu to jest bardzo dobre. I fajny jest ten musik, konsystencję ma taką mega kremową. Bardzo dobre. No. By the way, to pojemniczek z Ikei. I tutaj jeszcze do tego takie zamykane od góry, mam taki sam. W międzyczasie test tutaj naszej lemoniady, 25 zł za taki duży po prostu puchar. I to jest sezonowa i teraz jest hibiskusa. Jest taki, powinien być taki kwaśny troszeczkę smak, taki żurawinowy, coś taki w tą stronę. Oj, mega dobre. To smakuje troszeczkę jak jakiś Timbark taki podgazowany, nie? Taki smaczek tutaj, taki trochę jakby wiśnie to szło. Mega dobre. Bardzo rzeźwiające. Bardzo dobra lemoniada. Dawno nie piłem tak dobrej lemoniady. Przyszła nasza zupa z biletu ekonomicznego oraz zupa taką, którą dostaniemy w tym w biznes klasie, czyli krem z pomidorów. Dobra, lecimy z białymi warzywami. Moja mama robi genialny i jest dużo lepszy niż ten tutaj. Jest za mało doprawione. Ja bym to do soli dopieprzył, jest tutaj chyba, dostaliśmy, ale generalnie bardziej powinno być i nie jest takie gęste. Generalnie sam smak białych warzyw jest, tylko właśnie ja bym to jeszcze podkręcił i mogło być troszkę bardziej gęste, nie? Więc no zagęścić to więcej warzyw czy ziemniakiem nawet, nie? Tylko że trzeba jeszcze doprawić odpowiednio. Ten krem z pomidorów wygląda za to cudownie, nie mogę powiedzieć. I cudowny zapach bazylii od razu czuję tutaj. Nie dość, że pomidory połączone z bazylią. I tutaj widzę jeszcze w środku, spójrz. Pesto miał być. Pesto bazyliowe w środku. Nie no, wygląda dobrze, to dużo gęstsza. To jest przepyszne. Mega słodziutka jest ta zupa po prostu. I lekko kwaskowata. Powiem tak, mamy porównanie do odcinka sprzed 2 tygodni Ragazzi da Mangiare i ta jest zdecydowanie lepsza. Tam była rzadsza przede wszystkim. Tutaj jest dużo gęstsza, no i jednak jest więcej tego smaku. Jeszcze ta bazylia tutaj podkręca, tam nie było bazylii. Tam był tylko parmezan, no. I grzanka. I grzanka była, mega fajne. Ta zupka pani Magdo udała się. Jeżeli chodzi o rywalizację kremów, to krem pomidorowy wygrywa. No to sprawdźmy, która zupa wygra dzisiejszy ranking. Zamówiliśmy 4 zupki. Ja naprawdę liczę, że Żurek tutaj będzie game changerem. Rzeczywiście, czegoś tutaj zabrakło w doprawieniu. Gęstość już tak bardzo bym nie narzekał, no. Ale no, doprawienie. A niestety tutaj nie widzę ani soli, ani pieprzu. No, bardzo przypomina mi, jak robisz sos do pizzy. Słodziutki. Na koniec kwaskowaty. No fajny, fajny. No, tutaj wygrywa pomidorówka, oczywiście. Pomidorówka? Krem pomidorowy. Ale ja nadal myślę, że Żurek tutaj zmieni moje jeszcze zdanie. Ostatnie danie właśnie z naszego biletu ekonomicznego, czyli to jest gulasz wieprzowy właśnie z karkówki z kaszą pęczak i do tego mamy skwarki. I bardzo ciekawy tutaj element. Bazylię świeżo. Taka, trochę nie spodziewałem się bazylii tutaj w tym daniu. Mocno wytrawny smak tutaj jest tej karkówki. W ogóle nie ma słodyczy, nic, wiesz co chodzi. Mięciutka karkówka, więc ona jest dobrze zrobiona. Kasza pęczak. Kasza pęczak, jak kurczę dawno nie jadłem. Kiedyś pamiętam, jak robiłem sobie dania jakieś i właśnie takie mięsne, to do kasza pęczak to było 90% moich dań z kasza pęczak. Pęczotto buraczane. Dla mnie brakuje takiego elementu jakiegoś słodkiego, kwaśnego, bo jest takie mocno po prostu wytrawne to. Wiesz o co chodzi? Nie no, ale mięsko delikatne jest generalnie, tu do tego nie ma absolutnie żadnego zarzutu. To danie w regularnym menu kosztuje 38 zł. Karkówka fajna, delikatna. Choć zdarzają się miejscami takie tłustsze kawałki, to trzeba mieć na uwadze, jak się bierze tą potrawę. Mi czegoś tu brakuje, jakiegoś przewodniego smaku. Przełamanie. No, takie... To danie troszeczkę, mimo że nie jest duże, to trochę takie monotonne może być. Nie wiem, co bym tu dodał jeszcze. Ogóreczka. Tutaj. Kiszonego? Do gulaszu. No, jeszcze, no, może by było jakieś właśnie takie... Przełamanie, nie? Przełamanie.
Okazało się, że można zapytać o ogóreczka i się go dostaje do tego dania za darmo. Jak ci się podoba wygląd? Mi się generalnie, powiem ci, że w takim stylu kuchennych rewolucji, ale jest ładnie, bo biały kolor z niebieskim generalnie poprawia humor, przynajmniej mi. No, te chmurki są mega, nie? Te chmurki, chmury nad nami. No i na koniec mamy dwa dania, które są spoza menu pani Magdy Gessler. Mamy tutaj żurek i mamy tutaj soliankę. Ale co, zaczniemy chyba od żurku, nie? No zobaczymy wróbel. Więc ty spójrz, ile tutaj jest wkładki po prostu. I wędzonkę widzę, i widzę właśnie kiełbasę. Ta kiełbaska. I tutaj, no... Ej, dużo tego jest i to naprawdę wygląda mega dobrze. Czyś nie poznawał żurku? No. To jest... Mało kwaśny? W ogóle nie jest kwaśny. Fajna zupa pod takim względem, że jest dobra kiełbasa, bo jest dobrej jakości użyta. Jest wędzonka, ale nie czuję tutaj tego zakwasu. Kiełbasy dobre, patrzę, nawet kabanoski takie są. Ale tutaj nie ma smaku tego przewodniego żurku, czyli tego zakwasu. Lecimy w soliankę, a spójrzcie, ile tutaj jest po prostu wszystkiego. I oliwki są, i tutaj wędzonka, i różne rodzaje kiełbas. Cebula, ogórek. Tak, bo ona ma podobno solianka, taki posmak ogórkowy nigdy w życiu nie jadłem, więc zaraz się przekonamy. Ale cytryna tutaj jest. Fajna ta zupa jest. Jakbym jadł taką sałatkę ogórkową, a taką lekko ogórkową, nie jakoś tam mocno wyczuwalny ten smak ogórka, ale jest wyczuwalny. Ale jest dużo tego mięsa i taka ogórkowa, mięsna, śmieszna, ale mega dobra jest ta zupa. Mhm. Ale muszę powiedzieć, że te zupy są mega uczciwe, bo to kosztuje tam, nie wiem, 23 zł. A spójrz, ile tutaj mamy po prostu dodatków, nie? Nie no, mega dobre. I czuć nawet tę oliwkę tam, gdzie się wybija na końcu. Taki smak, jakiego ja generalnie nie znałem, bo solianki nigdy w życiu. A chyba trzeba będzie nadrobić, bo mega dobre. Ja bym dał tą na równi z kremem pomidorowym, zależy kto czego szuka. Jak mięsnej, to ta zdecydowanie naprawdę jest dobrym wyborem. Ale ten krem pani Magdy bardzo dobry był. Z pewnością bardzo żywna zupa, bo różnorakie mięso, mięsiwo w środku. Kurczę, trochę brakuje tego zakwasu. Tu mamy taką zupę ratuj, czyli to, co jest na kuchni i to się wrzuca. Myślałem, że będzie taka mocniejsza, w sensie albo bardzo słona, albo właśnie taka kwaśna. To jest taka delikatna. Te niektóre właśnie elementy się wybijają, jak właśnie oliwki, jak ogórki kiszone. No spoko, spoko. Ale dla mnie pomidorówka na pierwszym miejscu, te dwie na drugim i na trzecim. Biały pomidor. Trzecim, czwartym. Biały krem. Biały pomidor. Biały krem, no. Fantastyczna obsługa. Przepyszne przystawki, dobre zupy i poza tak naprawdę trzema naszymi takimi uwagami ten ogórek do gulaszu, zakwas do żurku, no tutaj ten i jeszcze trzecia rzecz to był ten krem, go troszkę doprawić, ale okazało się wszystko potem, że ogórek możemy dobrać, możemy sobie dosolić. No tylko chyba tego zakwasu byśmy nie zrobili, ale tutaj wiedzą, generalnie on jest w taki sposób podawany, żeby był delikatny. Tak więc miejsce naprawdę ciekawe, z takim menu dosyć szerokim, bo możemy zjeść i krewetkę i coś z kuchni włoskiej, są też pizze. Tak więc no, zachęcam do spróbowania, jest naprawdę całkiem spoko. Tak więc widzimy się w następnym odcinku. Ciao! Tutaj jeszcze taka mała informacja, menu, które było dostępne podczas naszej wizyty, miało się zmienić i już powinno być dostępne to nowe. Natomiast te potrawy, których my próbowaliśmy, one powinny dalej być dostępne w ofercie.